Trzeba powiedzieć, świetne zawody rozgrywa. Też jeden z najlepiej punktujących zawodników przeciwko GKS-owi Tychy w ciągu całego sezonu. Teraz jeszcze wygrane wznowienie przez Sanoczan. Pusta bramka tyskiego GKS-u. I gra przerwana przez arbitrów. Będziemy mieli karę nałożoną na Juho Makele. Juho Makela zjeżdża na ławkę kary, aczkolwiek nie widziałem, za co konkretnie ukarany środkowy ma armaciarko STS-u.